24 stycznia w Urzędzie Miasta Zabrze podpisane zostały umowy dotyczące budowy trzech odcinków dróg. Dwa z nich powstaną w ciągu ulicy Obrońców Westerplatte. Trzeci, najdłuższy z nich, powstanie w ciągu ulicy Sudeckiej. Szczególnie mieszkańcy Pawłowa będą tak szczęśliwi jak chociażby z przebicia czy z przedłużenia Korfantego. Drogi, nad którymi pracowaliśmy wiele lat, no tu trzeba powiedzieć, na tak krótkie odcinki środków zewnętrznych trudno pozyskać. W związku z powyższym to są drogi, które realizujemy z własnego budżetu. To jest 5 milionów. Nowe odcinki dróg będą mieć niecały kilometr długości. Inwestycja ta nie będzie łatwa ze względu na ograniczoną ilość miejsca i znajdującą się tam infrastrukturę podziemną. Zostanie przebudowana cała instalacja oświetleniowa i zostaną wybudowane kanały technologiczne. Drogi oczywiście będą odwodnione, także poza tym, że nie będzie chodnika i ścieżki rowerowej, będą to standardowe parametry dróg publicznych w mieście. Według podpisanych umów wszystkie odcinki dróg mają być skończone do końca tego roku. Krócej, bo do października mieszkańcy będą czekali na remont bocznych ulic Obrońców Westerplatte. Remont ulicy Sudeckiej będzie trwać do końca grudnia. To jest pełna ulica z wszystkimi robotami, które się zawsze na ulicy pojawiają. Mamy odwodnienie, czyli kratki ściekowe, mamy tam sieć teletechniczną, czyli możliwość podłączenia mieszkańców do światłowodów, do telefonu, mamy nowe oświetlenie. Koszt budowy wszystkich odcinków wyniesie ponad 4 miliony złotych i zostanie w całości sfinansowany ze środków miasta.